Super! Ale impreza! Wydaje mi się, że dziewczyny chciały się bawić chowanego tylko po to, żeby uciec. Tak myślę. Cześć wszystkim! I od razu mówię, że dziś są moje urodziny. Nie zapominajcie! Jak moglibyśmy zapomnieć? Dziś wieczorem jest impreza. Do zobaczenia! No nie... No co, nie podobała wam się ostatnia? Przespałeś całą imprezę, jeśli ten koszmar można tak nazwać. Racja, dlatego miałem koszmary. Uwierz mi, w rzeczywistości nie było lepiej. Słuchajcie, mamy teraz lekcję, więc wymyślmy, jak uciec z tej imprezy. Ale co było na tej imprezie? No właśnie chodzi o to, że nic. Najpierw słuchaliśmy, jak Julka opowiada o trzecim tomie Wojny i Pokoju, a potem graliśmy w Państwa Miasta. A potem tańczyliśmy do Walca Straussa. No więc mamy trzy lekcje, żeby wymyślić, jak nawiać. Albo ukryć. Mam świetne wieści! Pani Johnson mówi, że zamiast lekcji możemy urządzić przyjęcie. Mam tyle planów! Od czego tu zacząć? Może od końca? Racja, od prezentów! Jestem taka szczęśliwa! Świetna książka! Nie spodziewałam się! Dziękuję! Część druga! Ty jeszcze nie czytałam! Nie spodziewałam się! Trzecia część! Dziękuję! Przecież sama nam dałaś listę. Jestem zaskoczona, że wybrałaś akurat tę! Jest taka interesująca! Jest o... Nie mów! Wtedy nie będę mogła jej przeczytać! Też kupiłaś tę książkę? A myślałam, żeby ci ją dać na urodziny. Tak, kupiłam sobie i drugi, i trzeci tom. To kupię ci inną książkę. Bardzo ciekawą. Dobra, Julka, to była świetna impreza. Jak zawsze, muszę lecieć. O nie, ja też, muszę go odprowadzić. O, i ja. Czekajcie. Musicie tu przecież być do końca lekcji. No to mamy dużo czasu. Dlaczego ona jest taka bystra? Dziękujemy pani Johnson. Usiądźcie, przyniosą przekąski. Robimy to, co w tamtym roku. Znacie plan? Jeszcze nie chce mi się spać. Częstujcie się, sama upiekłam. Aj. Boli mnie brzuch. No przestańcie żartować, że niby tak jak w zeszłym roku. Jesteście tacy zabawni. To wy skończcie jeść. A ja pokażę wam moje nowe hobby. 10 sierpnia 1962 roku. Kasia, uderz mnie, proszę. Dlaczego? Nie mogę. Bo chcę leżeć jak on. Mogę wyjść? Muszę, siku. Oczywiście, ale nie zapomnij swojej bransoletki na rękę. A może nie trzeba? Trzeba, Jurek, trzeba, bo nie znajdziesz drogi powrotnej. Jesteś taki roztargniony. A mąż pani Orłowej jest niski, przygarbiony i wygląda... I wygląda na ponurego. Mieszka w starej chatce z osiki. No widziałam, zgubił się. Prawie się spóźniłeś, właśnie zaczynamy grać. Grać? A może jeszcze poczytasz? Widziałam tam taką fajną książkę o owadach. Bardzo ciekawą. O, Kasia, to wspaniały pomysł. No jak on to robi? Ja też chcę. Czekaj.
Zaraz się dowiecie, dlaczego karaluchy są takie wytrwałe i pokażę Wam takie fajne robaki. O, już mam! Znalazłam! A gdzie wszyscy? Ros, od zawsze wiedziałam, że mnie tak lubisz, że nawet siedzisz bliżej mnie. A teraz dowiemy się wszystkiego o gigantycznych stonogach. Czy wiedziałeś, że mogą mieć nawet 28 cm długości? Jak mogłaś go tam zostawić? Wszystko będzie z nim okej. Może nawet lepiej niż z nami wszystkimi. Wynośmy się stąd. A to jest żuk leśny. Wygląda zupełnie jak ty. Poszliście szukać pani Johnson, prawda? A ja się zastanawiałam, gdzie poszliście. Tak, znaleźliśmy. Niestety. Brachu. Ja i Ros właśnie przeczytaliśmy wszystkie ciekawe rzeczy. Bardzo mu się podobało, prawda? No to zapraszam. Pograjmy. Wchowanego? To znaczy, chciałam zaproponować olimpiadę. Olimpiada! 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 O... Coś mi się wydaje, że goście nie chcą. No, w końcu ktoś myśli o gościach. Więc zagrajmy w co chcecie. Wchowanego! No dobrze. A kto szuka? Ty! Dobrze. Tylko licz do 1000, bo jestem kiepska w chowaniu. O, ale super! 4, 5... Pani Johnson, gdzie się pani chowa? O, jeszcze nie wiem. Za to ja wiem. Najlepsze miejsce jest tam. Nikt pani nie znajdzie. Jesteś pewna? Jestem pewna. Zrobione. Chodźmy tam. 999 000. Szukam. A kto się tam ukrywa? Zapomniałam o niej. Oj, a kto tam jest za zasłonką? Jurek, przykro mi, ale musisz sprawdzić, co u twojego przyjaciela. O, Jurek, znalazłam cię. Czy jest tu ktoś jeszcze? Nie, nikogo. Więc ich poszukajmy. Super! Ale impreza! Wydaje mi się, że dziewczyny chciały się bawić chowanego tylko po to, żeby uciec. Tak myślę. Jurek! A ty gdzie? Julka! Zacięło się! Otwórz! Julka! Pomóżcie mi! Nie mogę otworzyć drzwi! Przyjacielu, uratuję cię! Jurek, nie waż się! On jest mój! Nie, nie oddam ci go!
To koniec, przyjacielu. Jesteśmy wolni. Albo i nie. Nie zostawiłeś śladu? Nie. A, karluchy, pluskwy, robaki. A. Brachu, to koniec. Teraz jesteś wolny. Znów miałem koszmar. Czysto. No to zaczynamy imprezę. Słyszeliście? Nie, niczego nie słyszałam! Wyłączcie muzykę. Oto Julka, pewnie znowu czyta romanse. Jak dla mnie, to ją skrzywdziliśmy. Przecież ja tylko spałem. Może zawołamy ją do nas? Żeby znowu wszystko zepsuła? Może napiszemy jej jakieś zasady? Lubi trzymać się zasad. Dobrze, w końcu musimy się z nią razem uczyć i pisać testy. Julka! Julka! Julka, olimpiada! Olimpiada? Kiedy? Gdzie? Nie jestem gotowa! A, to wy. Gdzie poszliście? Mieliście lepsze przyjęcie niż ja. Przyszliśmy zaprosić cię na twoje urodziny. Zrobiliście mi przyjęcie? Zrobiliśmy jej przyjęcie? Tak! Tak, super, ale najpierw rozwiążmy zadania matematyczne. A, nie, przygotowaliśmy znacznie trudniejsze zadania. Ale super, już mi się podoba. Żeby mieć imprezę, musisz przestrzegać tych zasad. I nie można nawet zorganizować konkursu literackiego? To zadanie jest tylko dla tych najtwardszych. Jestem twarda, zrobię to. A może? Nie! Dobrze, dobrze. A może zatańczmy i przypomnijmy sobie kompozytorów XVI wieku? No co? Tego nie było na liście. Raz, dwa, trzy, zaklepamy! Tak! Wygrałam! Jurek! A tak myślałam, żeby kupić ci on... Musisz nosić tą bransoletkę. Wierz mi, on teraz... Pani Johnson, nie tu. Tak, Ross? Ha 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 ha.